to jest czarna dziura, w której znika bogactwo wypracowywane przez ludzi. Znika bezpowrotnie. I to nie tylko u nas. Podam Państwu przykład z kraju, który wygląda na to, że trochę lepiej jest rządzony niż nasz. A i tam jest tak samo dramatyczna sytuacja. Jest taka książka Jakuba Goldschmidta, Pułapka. Taki wywiad rzeka pod takim tytułem. I on opowiada między, o różnych rzeczach, między innymi o takich badaniach, które przeprowadził w Stanach Zjednoczonych profesor Walter Williams z tego Instytutu Technologicznego w Massachusetts, który w 1995 roku postanowił zbadać, jak działają programy socjalne uruchomione w 1965 roku przez prezydenta Johnsona. Seria programów socjalnych pod tytułem Wielkie Społeczeństwo. No i po 30 latach jak to działa? I wyniki były niesamowite. Otóż okazało się, że tylko 28% środków wyasygnowanych na te programy trafiło do tych biednych. Natomiast 72% zostało przechwycone przez aparaty biurokratyczne, które administrowały tymi programami i cały czas się rozrastały. I ile pieniędzy wydano na to w ciągu 30 lat? On nie podał kwoty, tylko podał, co by można było za to kupić. Otóż za te pieniądze, które w ciągu 30 lat wydano na te programy socjalne, można było wykupić majątek trwały 500 największych przedsiębiorstw amerykańskich i całą ziemię uprawną w Stanach Zjednoczonych. Drugą Amerykę można było kupić. I wszystko, i 78%, 72% tych pieniędzy zostało wpakowane w aparaty biurokratyczne, które w ogóle nikomu nie były potrzebne. To jest ilustracja tego, jak marnotrawi pieniądze państwo. Dlatego w imię racjonalizacji finansów publicznych należałoby skasować czwarty sposób wydawania pieniędzy, bo jego się zreformować korzystnie nie da. Ludwik Dorn i Prawo i Sprawiedliwość powiada, no tak, to marnotrawstwo jest, bo tam złodzieje są. Są, to prawda, ale nawet gdyby nie było złodziei, to nadal ten sposób byłby marnotrawczy, bo to wynika z jego natury. Więc nie ma co go reformować, bo to się mija z celem, tylko trzeba go zlikwidować. I te ogromne pieniądze, marnotrawione w czwartym sposób, przesunąć do sposobu pierwszego, tego najbardziej rozumnego, że każdy wydaje swoje na siebie. Swoje na siebie. To wtedy każdy się pilnuje i on taki głupst nie będzie robił, jak robi każdy rząd. Ale mogę uzupełnić. Proszę bardzo. Bo to była tabela i Polska miała 21, niżej Polski było tylko Haiti 13. Ale Czechy już miały 40 parę, a Francja... Proszę pana, 60 parę. Nie mówię, że cały PKB ma tkwić w budżecie. No to jest absurdalna sprawa. No to, ale dlaczego właśnie... Wie pan, tak to wynika. Nie wiem, czy pan ściśle relacjonuje te tabele. No tabela, ja wydrukowałem. Tak. Nie, to wie pan, że wydrukowane było to na pewno, tylko czy pan właściwie nazywa te kategorie? Bo budżet państwa wcale nie musi być wysoki, żeby, wie pan, państwo funkcjonowało prawidłowo. Jest taki wskaźnik socjalizmu. Procent, jak można określić z dokładnością drugiego miejsca po przecinku, jaki jest procent socjalizmu w państwie. Jaki właśnie procent produktu krajowego brutto przechodzi przez budżet? Jaki procent? I wie pan, ile przed pierwszą wojną światową, jaki procent socjalizmu był w Anglii? 3% tylko. I komu to przeszkadzało? Przecież Anglia była mocarstwem, jakim była przed pierwszą wojną światową. Trzęsła całym światem. A teraz, przed pierwszą wojną światową,
największym, najbardziej fiskalnym państwem na świecie była monarchia austro-węgierska. Na 12,5% stopy podatkowej. 12,5%. To teraz tak niskich podatków nie ma nawet w rajach podatkowych. Nawet w rajach podatkowych nie ma. A wtedy taka średnia stopa podatkowa to była na poziomie 5%. I dwie wojny światowe sprawiły, że w tej chwili Dzień Wolności Podatkowej, nie wiem, czy Państwo wiecie, o co chodzi, kiedy, jak długo pracujemy na podatek, żeby zapłacić podatek i od kiedy zaczynamy pracować na siebie. Otóż za czasów Franciszka Józefa dla rzemieślnika na wsi, powiedzmy kowala wiejskiego, Dzień Wolności Podatkowej zaczynał się na przełomie stycznia i lutego. Teraz Dzień Wolności Podatkowej przypada w połowie lipca. Więc im większy budżet, tym większe zdzierstwo. Bo im więcej pieniędzy rząd ma w budżecie, tym mniej pieniędzy ma pan. I w połowie lat 90., w 95 roku, Centrum Adama Smitha przeprowadziło takie badania. Jaką część dochodu rodzinie pracowników najemnych zatrudnionych poza rolnictwem rząd konfiskuje? I jedyne kryterium to było, że przymus. Że ci ludzie muszą oddać to pod przymusem. Okazało się, że 83% dochodu, część tego dochodu potem wraca do tej rodziny w postaci tak zwanej konsumpcji zbiorowej, ochrony zdrowia, edukacji, ubezpieczeń społecznych, ale nie cała, bo to no mniej więcej jest to, co rząd robi w ten sposób. To jest mniej więcej tak, jak ja bym pani zaproponował. Szanowna pani, pani tam ma, dajmy na to, średnią krajową, czyli 3,5 tysiąca złotych pensji, prawda? To ja się od dzisiaj zacznę zajmować pani sprawami, bo pani nie wie, co jest dla pani dobre. Ja wiem lepiej. Zostawię pani 500 złotych, niech tam pani ma na jakieś szpilki. Te 3 tysiące wezmę. Z tych 3 tysięcy to 1000 złotych wezmę dla siebie, przecież ja się będę tutaj pani sprawami zajmował, więc nie mogę tego robić tak za darmo. A te 2 tysiące wydam na panią. Ale nie tak, jakby pani chciała, bo co tam pani wie? Ja wiem lepiej. Pójdę z panią do kina, ale na taki film, który mnie się podoba, a nie pani. Kupię pani książkę, ale taką, to buty pani kupię, ale takie, jak ja chcę. Nie? Więc gdybym już taką propozycją się do pani zwrócił, to pani by powiedziała, pani Kalkiewicz, od kiedy pan ma te objawy? Tymczasem rząd dokładnie to nam mówi. I my go nie pytamy, od kiedy ma objawy, tylko mówimy, ono to dba o nas. Tutaj im więcej rząd nam obiecuje, że nam będzie dawał, tym więcej nam najpierw musi odebrać. Bo jak powiedziałem, rząd żadnego bogactwa nie wytwarza. Rząd może tylko tworzyć bogactwo od nas zabrane. Więc lepiej jest, jak rząd się o nas trochę mniej troszczy, że my się lepiej o siebie zatroszczymy, jak rząd nam nie odbierze pieniędzy. I dlatego budżet państwa powinien być jak najmniejszy. Jak najmniejszy. A obywatele powinni mieć jak najwięcej pieniędzy do własnej dyspozycji, bo to nie tylko rozsądek za tym przemawia, ekonomiczny, ale za tym przemawia również wzgląd moralny. Bo jeżeli obywatele mają władzę nad bogactwem, jakie wytwarzają, to są ludźmi wolnymi. Zakres ich wolności jest większy. To oni decydują wtedy, co z tymi pieniędzmi robić, a nie ktoś decyduje za nich. I dlatego to jest lepsze. Proszę bardzo. Oficjalnie mówi się w tej chwili, że dług publiczny jest 800 miliardów złotych. Tak. Znawcy, specjaliści krajowi, zagraniczni mówią, że dług ZUS-u wynosi w tej chwili 2 biliony złotych.
przygotowuje się nam, żeby... To znaczy zobowiązania ZUS-u wobec... Tak.